Twoja twarz brzmi znajomo 21, odcinek 6. Joanna Osyda doprowadziła jurorów do łez. Ten występ przejdzie do historii? Za nami kolejny odcinek 21. edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo, w którym jak zwykle nie zabrakło fantastycznych występów. Kto tym razem zachwycił najbardziej? Sprawdźcie, co wydarzyło się w szóstym odcinku TTBZ21. Spis treści, co się wydarzyło w kolejnym odcinku Twoja twarz brzmi znajomo, kto wygrał 6. Odcinek Twoja twarz brzmi znajomo 21, tabela wyników Twoja twarz brzmi znajomo 21, po 6. Odcinku, co się wydarzyło w kolejnym odcinku, Twoja twarz brzmi znajomo, Stefano Terracino opuścił fotel jurorski. Na szczęście tylko na chwilę, by przypomnieć widzom swój talent muzyczny w piosence Gustavo Lima, Balada Boa. Reni Jusis zaśpiewała uroczy hit z lat 80. Never Ending Story, cudownego Limała. Czy wyszło równie czarodziejsko jak w filmie? Gratuluję Ci, bo Ty jesteś z odcinka na odcinek coraz bardziej zachwycająca, bo każda Twoja zmiana jest oszałamiająca. Chodzi o Twoją dokładność wykonania, pomysł, jak na to ja to robisz i cały czas zmieniasz głos. Dziękuję Ci i gratuluję, oceniła Justyna Steczkowska, dla Aleksandra Sikory, Grzyb, przygotował rolę żeńską. Tym samym Olek został Kasią Cerekwicką i zaśpiewał przebój, na kolana. Czy rzucił jurorów? W tym programie na tym to polega, że jest to sztuka poradzenia sobie. I szedłeś w dobrą stronę. Dałeś trochę więcej sexy kocich ruchów niż Kasia. Zrobiłeś Kasię Plus, taką swoją wersję. Przez to było to rozrywkowe. A że jest te właśnie program rozrywkowy, to ja Ci dziękuję za tę rozrywkę, podsumował przewrotnie Stefano Terracino. Loalva Brass, wokalista obdarzona wielkim głosem i niespożytą energią, przypadła w udziale Patrycji Casady. Wielki hit, Lambada, przy którym tańczył cały świat, tym razem porwał publiczność programu Twoja twarz brzmi znajomo. Zrobiło się gorąco także jurorom. To jest niesamowite w tym programie, że dowiadujemy się o nowych obliczach piosenki, którą słyszymy. Tam jest bardzo dużo takiego smutnego koloru na zapleczy tej całej postaci i piosenki. Nie przypuszczałem, że będę się wzruszał na Lamadzie. Przepraszam, że tak mało mówię o tobie, ale nie chcę ci już tak kazadzić. Jednak kochana, rozkochujesz nas w sobie. Dziękujemy Ci serdecznie za te artystyczne i życiowe doznania, ocenił Piotr Gąsowski. Barbara Wypych tym razem zaprosiła przyjaciółkę, Sabinę Carvale. Razem wykonały jeden z najbardziej kobiecych utworów, A Little Girl from Little Rock, przeistaczając się z Marilyn Monroe i Jane Russell. Były równie zalotne? Stworzyłyście wspaniały team. Widać, że się bardzo dobrze czułaś i w tym towarzystwie, i w tej roli. Wyglądasz zjawiskowo i byłaś tak ujmująca i mimo to, że mało było momentów, że byłaś solo słyszalna, to te drobne fragmenty, kiedy wychodziłaś, byłaś w pełni swojego kunsztu aktorskiego i twoje umiejętności wokalne pozwoliły ci naprawdę w tej roli zaistnieć. Baśka, brawo, ja czekałam na ten moment i się doczekałam. Super, powiedziała zachwycona Małgorzata Walewska.
Damian Kret wylosował utwór Chrisa Martina z Coldplay. Praca nad numerem Something Just Like This przypomniała Damianowi zajęcia z Krav Magi. Czy dobrze wykorzystał te ruchy? Byłeś bardzo skupiony ja jego angielskim. I to się udało. Sam masz taką piękną, pozytywną energię. Jak się na ciebie patrzy, to jest tak serdecznie. Twoja i jego energia stworzyła tę piękną imprezę. Bardzo mi się podobało, super, dziękuję ci bardzo. Ocenił Stefano Terracino, Kuba Szyperski wyłapał elementy żaby w głosie Justina Timberlake, szykując się do wykonania jego piosenki Cry Me a River. Czy to zbliżyło go do postaci? Jestem przekonany, że Timberlake zrobiłby gorzej ciebie niż ty jego. Przysięgam ci, jesteś skończonym artystą, ultra utalentowanym, żeby było jasne. Jedziesz w klasie mistrzowskiej. Dziękuję ci za to, młody człowieku, bardzo. Powiedział jasno Piotr Gąsowski, bardzo rozdzierający, wręcz dramatyczny utwór I Forgive You przypadł w udziale Joannie Osydzie. Jak Asia odnalazła się jako Sia? Dla mnie to był taki moment, że zapomniałem, gdzie jestem. To docierało prosto do serca. Byłaś z tancerką Symbiozą i to się udało całościowo. Byłaś motorem tego. Bez twoich emocji nie można by było tego zatańczyć. Jestem pod wrażeniem. To jest twój najlepszy występ. Nie wiem skąd uzyskałaś ten głos. Zaskoczyłaś mnie. Dziękuję ci za wzruszenie, powiedział oczarowany Stefano Terracino, kto wygrał 6. Odcinek, twoja twarz brzmi znajomo 21, piąty odcinek wygrała Joanna Osyda. Czek na 10 000 zł przekazała na Fundację Teatr Latarnia dla Moniki Wierszalin.